Bez wątpienia konie zimnokrwiste w naszym kraju cieszą się dużym powodzeniem. Dlatego dziś odwiedzimy jedną z lepszych hodowli w województwie łódzkim, pana Łukasza Żądło, który wraz z synem Gracjanem hodują te zwierzęta. Najpierw idziemy odwiedzić ogiera Ber. Śpiosek. Który zdobył 84 punkty bonitacyjne. Jest to podstawowy ogier kryjący w tym gospodarstwie. I świetnie się tutaj spisuje. Dał bardzo dużo dobrego potomstwa. Obok w boksie stoi młodszy ogier, również artem polski, Gniady Velar. I ruszył z kopyta. Jest to syn Bera od belgijskiej klaczy Vallon de Coustemont, która stoi u ich sąsiada Artura, u którego również nagrywaliśmy film. Młodzik jeszcze nie ma punktów bonitacyjnych. Niebawem będzie brał udział w aukcji uznaniowej. Trzymamy za niego kciuki. A na razie młodzik szaleje na wybiegu. I co chwilę ucieka do stajni, bo dokuczają mu muchy. Tak jak zwykle ma to miejsce w lipcu. Gracjan wyprowadza go na wybieg, żeby mógł się dobrze pokazać przed kamerą. Arden polski to nazwa koni ardeńskich urodzonych w Polsce. Ich rodzicami mogły być Ardeny polskie albo na przykład Ardeny francuskie, ale jeśli urodziły się w Polsce, dostają nazwę Arden polski. No ale nie, koń jest uparty. Wraca do stajni. Gracjan zabiera go z tego boksu i prowadzi do drugiej stajni. A po chwili wypuszczony zostaje jego ojciec, Ber. Celowo hodowca zabrał go z wybiegu, żeby ogiery nie mogły się pogryźć nad pastuchem elektrycznym. Bezpieczeństwo przede wszystkim. A teraz kłusuje starszy ogier. Jest to Arden polski z dolewem krwi belgijskiej. Urodził się w 2014 roku na Warmii. Jego ojcem był Vanicoeur de Beaumont od Babette, która pochodzi z linii klaczy Betty. Czas na małą kąpiel piaskową, a hodowcy wyczyścili go przed naszym przyjazdem, ale koń ma swoje zdanie na temat dobrego wyglądu. Musi naprawić to, co zepsuli ludzie. O, teraz wygląda pięknie. I muchy go tak nie gryzą. Ogier obwąchuje teren, w ten sposób sprawdza, kto tu był wcześniej. A teraz czas na słynny uśmiech. W ten sposób koń również wącha. Pokazuje receptory zapachowe na wardze. Obok są klacze, może to jest przyczyna. A tutaj pan Łukasz z młodszym synem i swoim pupilem. To ile lat jest u was już? Zostawiamy tego dumnego zwierzaka i idziemy do stada matycznego. Ostatnio tutaj dużo padało, wszędzie stoi woda, pastwisko jest zalane, a ja mam szansę zrobić zdjęcia koni w wodzie. Zaraz sprawdzimy, czy to się uda. Teren jest rozległy, więc czeka nas spory spacer. Po środku jest rów, który jest teraz wypełniony wodą. Klacze są na drugim końcu wybiegu. A teraz widzimy pestkę. To jest ich najlepsza matka. Potasak od nowojankowickiej klaczy Pala. Urodziła się w 2007 roku. To jej zawdzięczają najlepsze sztuki w hodowli. Jest matką Perły, Primy, babką Perony i Pebary. A tutaj mamy klacz Tyranie. Obok stoi klacz Galekta. Jedna z niewielu przedstawicieli linii ogiera Lotus Dudol. Pochodzi z bardzo dobrej rodziny klaczy Galeria Pohegund. Urodziła się w 2008 roku. Ojcem jej źrebaka jest ardeński ogier Amolis. Stado ruszyło naprzód.
Na ich drodze jest przeszkoda w postaci rowu wypełnionego wodą. W najpłytszym, ale przy okazji najszerszym miejscu zwierzęta zaczynają go przekraczać. I mam swoje zdjęcia koni w wodzie. Udało się. Nadchodzą kolejne zwierzęta. Biegnie młoda klacz Tusi, córka tyranii Bera, a za nią Darka, córka Bera i szwedzkiej klaczy Dusi. Teraz one przekraczają wodę. Podczas kręcenia poprzedniego filmu z naszej serii w tym miejscu Dusi była obecna jako noworodek. Szanta, to od tej klaczy zaczęła się hodowla tutaj. Jej krew jest czynna do dziś. W rodowodzie ma zawartego konia lidzbarskiego. Z charakteru to typowa kobyła, mówi hodowca. A przed nami klacz Perona, jest to kasztanka z łysiną. Córka Mardona i Perły jest wnuczką klaczy Pestki. Ona również przekracza rów. Konie to zwierzęta stadne, nie chcą pozostać same bez opieki stada. Już są prawie na drugiej łące. Przekraczają właśnie wąskie gardło. Tutaj czuję się bezpiecznie. Stado się zatrzymuje i zaczyna się paść. Przyszłość hodowli, młode klacze, od lewej Tutsi, Darka i Skyla. Pestka i Szanta, dwie założycielki, najstarsze klacze w stadzie. One już tam drzewo wywaliły jedno od drapania się. Trzymają się razem z boku. Część stada schowała się pod drzewami, tam im nie dokuczają insekty, a dwa można się podrapać. Błogi spokój, stado odpoczywa. Nigdy nie mieliśmy tak, zawsze był jeden gorszy, drugi lepszy, a tutaj ciężko wybierać z nich. Klacz Perona, rasy PKZ, jej źrebak to Ogierek, jego ojcem był Ber. Przed nami Ogierek Gal z małą Galektą, a przed nami klacz Tyrania z córką. Przestań, to siostra gniada jej, więc niedobre złośnice. Perones, urodzona w 2007 roku, wnuczka klaczy Pestki, ma 83 punkty bonitacyjne, co jest jak na klacz bardzo dobrym wynikiem. A część stada, która jest pomiędzy drzewami, zaczyna się kierować w stronę budynków. Przed nami mamusia i córeczka, Szanta i Santorini. Całe stado ruszyło. Tutaj klacze się zatrzymały i odpoczywają. Część z nich zaczyna się bawić w beli. Co ona taka zła? Na wszystko. Cały świat ona zawsze tak. Szanta ma zły humor, odgania resztę koni od słomy, a koło niej leży jej źrebak Santorini. Ta pierwsza młoda klacz to Pabera, córka Perły, wnuczka Pestki. Klacz Tyrania, Arden, córka szwedzkiego Marino, który zdobył 87 punktów bonitacyjnych, oraz szwedzkiej klaczy Tyrina, Potyr, posiada bardzo bogaty szwedzki rodowód, a koło jej boku stoi Ogierek Pober. Perona prowadzi swojego źrebaka w kierunku stajni.
Na pierwszym planie Pabera, a za nią jej ojciec Ber. W gospodarstwie hodowane jest również bydło mięsne. Na dzisiaj to koniec. Zapraszam na następny odcinek. Pozdrawiam z województwa łódzkiego.